Proszę Państwa, starali się nic nie mówić, słuchać tylko muzyki i oglądać piękną, przepiękną akrobację w wykonaniu The Flying Dutch. Pewne manewry, pewne figury akrobacji lotniczej, które Państwo widzieliście, no są wykonywane niezwykle rzadko, bo umiejętności muszą być tych pilotów olbrzymie. Proponuję naprawdę nagrodzić dużymi brawami pilotów tych samolotów, a szczególnie panią Radkę, panią Radkę Machową. Pani Radka Machowa, prowadząca. Pomachajmy im, pomachajmy, mili Państwo, oni, teraz. Pomachajmy, szanowni Państwo. Oni widzą, oni widzą. Dziękuję Wam także. Pani Machowa na przodzie. No szanowni Państwo, nie wyobrażam sobie, co to będzie, Robercie, jak ta grupa akrobacyjna otrzyma jeszcze lepsze, szybsze i bardziej zwinne samoloty. No ja sobie tego nie wyobrażam, bo... Ale takie właśnie przygotowują się do startu. Tak, takie przygotowują się do startu, szanowni Państwo, za momencik, gdy tylko wylądują The Red Bulls, The Flying Bulls w formacji czterech, za momencik będzie The Flying Bulls duo, szanowni Państwo, już... Piloci są przy swoich maszynach, gotowi za momencik do startu, a ja tylko powiem, że naprawdę ciarki chodziły po plecach, gdy były figury typu lustrzanka i gdy jeden samolot leciał odwrócony do drugiego i piloci widzieli się z kabin, to było coś niesamowitego. No i przede wszystkim przeloty naprzeciwko siebie, gdy naprawdę w niewielkich odległościach, robiąc odchylenie w lewo lub w prawo, samoloty siebie mijały, to wszystko sprawia te pokazy niesamowitymi i naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznymi.